Witam ponownie ludziska w Prison Architect. Będziemy kontynuować naszą rozgrywkę, chociaż cofnęliśmy się odrobinę w czasie, bo nie zapisałem gry. Ale to dobra wiadomość, bo jak widzicie mam dalej 29 więźniów, a nie chyba tam 27, bo jeszcze nie zdążyli uciec. Tutaj mi powiedzieliście, że trochę popełniłem błędów w tym, w jaki sposób rozplanowałem im miejsca, w których pracują nasi woźni. Nasi woźni, okazuje się, wychodzą sobie na zewnątrz, sprzątają i później sobie wychodzą na wolność. I również nie wiem, dlaczego nie mamy niby... A nie, wszystko jest ok. Już myślałem, że nie mamy dostępu do wody. Dobra, więc musimy to naprawić. Musimy to naprawić, bo nie chcemy tutaj mieć problemu. Jak oznacza to jako tylko dla personelu, nasi więźniowie nie powinni tutaj chyba łazić, mam nadzieję. Więc nie będą wychodzili na zewnątrz, już nie będą uciekali. Taki jest plan. Robimy teraz shakedown, przeszukanie. Więc zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Oprócz tego podobno zatrudniłem zamiast kucharzy w kuchni. Proszę uwagę, uwaga. Kogo ja zatrudniłem? Kto to jest? Czy to jest to, co ja myślę? Ogrodnik? Mamy raz, dwa, trzy, czterech kucharzy. Mamy chyba... Nie, to jest ogrodnik, rzeczywiście. Nie potrzebujemy dwóch ogrodników. Mamy dwóch woźnych, czterech kucharzy. I podobno kuchnia jest za duża, ale taka już będzie. Musimy z tym żyć. Dobra, teraz się dowiedzmy, czy wszystko tu jest dobrze zrobione, czy woda dopływa. Woda dopływa, mniej lub bardziej. Więc chyba jest okej. Oni kończą przeszukanie, a my potrzebujemy jakiegoś grantu. Musimy mieć dwóch gości z psami, dwóch strażników z psami. I musimy mieć dwóch uzbrojonych strażników, okej. Dobra, czy my mamy tutaj patrol uzbrojony, okej, psy też potrzebujemy odblokować. Okej, więc będziemy sobie czekali na to. Teraz pytanie jest takie, czy... Mamy dochody. Mamy 10 dolców dziennego dochodu. To jest prawie, że nic. Z tym może być problem. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie nakarmić więźniów naszych. Mam nadzieję, poważnie mam nadzieję. Z tym może być problem. Ale się rzucili na to żarcie? Chryste, 10% dopiero nakarmionych. 19 więźniów uważa, że są dobrze traktowani, dwóch więźniów ma poważne zażalenia, jeden więzień uległ zgonowi i 7 więźniów zostało niepotrzebnie przeszukanych. No, rozumiem. Mamy mały problem. Jeden gość miał wódę. W ogóle nie jest tak źle, jeżeli chodzi o kontrabandę u nas. Ci goście chyba nic nie mieli do jedzenia, niestety. Taki klopsik malutki. Więc na pewno część z nich nie będzie zachwycona, jeżeli chodzi o jedzenie. Chociaż widzę, że nie jest tak źle. Food rośnie do góry. Jest medium. W ogóle widzę, że... No, chyba mamy za mało kucharzy. Ile mamy kucharzy dziennie? 100 dziennie. Wow. Nie stać nas na to w tym momencie. Potrzebowalibyśmy albo więcej... więźniów, albo więcej... Holy shit. Nie, potrzebujemy więcej więźniów. Albo po prostu jakąś im pracę dać. Ile mamy o normalnym ryzyku? 16, 12 o niskim. A ile mamy cel dla niskich? Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, 16. Shit. Czyli więcej nie możemy ich mieć już. Miejsca. Mógłbym im powiększyć tą celę, ale musiałbym świetlicę usunąć. Ewentualnie tutaj dołożyć. Mógłbym dorzucić sobie mieć w normalnym ryzyku więcej. Jest to jakaś opcja. Żeby mieć więcej pieniędzy. W ogóle znowu jeden więzień nam uciekł jakby. No co tu się dzieje?
Gdzieś są chyba zamieszki. Tutaj. Oh shit. Hawkins został ranny. Okej. Ci go tutaj leczą. Świetnie. Niedobrze. Każmy lekarzowi. Panie lekarzu, idź leczyć tego gościa, proszę. Holy shit, ty idź go ulecz. Matko Boska, przepraszam, Liska. Ty idź go ulecz. O, obydwa idą go leczyć, cudownie. Pierwsze zamieszki mamy. Poziom zagrożenia wynosi low. Dobra, ktoś został przeniesiony do izolatki. O kurde, mamy pełne izolatki, no ładnie. Trzeba zrobić nowe. Zdecydowanie. Potrzebujemy nowe izolatki. Zbudujmy sobie. Potrzebne wejście, więc tutaj będziemy mieli drzwi więzienne. I nawet tam światła nie doprowadzę bliska. Nawet tam światła nie doprowadzę. Ogólnie jest źle. Źle. Zaczyna się w naszym więzieniu źle dziać. Też z jakiegoś powodu nie są oni jakoś specjalnie głodni jeszcze. Jaki jest w tym momencie tryb, czas dla nich? Plan dnia. Praca. Świetnie. Nikt nie uciekł jeszcze. Kilku poumierało. Ci sobie tutaj czekają na jedzonko, które mają, na szczęście. Kilku pracuje, okej, okay, nikt nie ucieka. Dobrze. Okej, czyli moje obawy z ostatniego czasu, kiedy nagrywałem, że uciekają pod kopami, stały się niepotrzebne. Po prostu nasi więźniowie przydzieleni do pracy jako sprzątacze uciekali. Więc dzięki tutaj za radę, Liska. Teraz musimy się zorientować, co dalej robimy, bo mówiąc szczerze, jestem trochę w martwym punkcie. I nie wiem do końca, co dalej. Nie wiem do końca, co dalej. Mamy tak niski dochód. A że to może nas ugryźć w tyłek. Czy ja mogę sprzedawać te drzewa całe? Które mamy? Co ja mogę z nimi zrobić? Za 100 dolarów jeden mogę sprzedać. A jak to się robi? Czy to w ogóle się powinno robić? Sprzedaj. Trochę kasy za to zyskaliśmy. Więc źle nie jest. Teraz zacznijmy się zajmować tym. Dog Handlers. Dog Patrol. Jak to się robi w ogóle? Zobaczmy pokoje i psiarnia. Na pewno będziemy potrzebowali psiarni. Psiarnia może być... Shit. Zaczynamy mieć poważne problemy z miejscem. Może tutaj psiarnię zbuduję? Tu musi być magazyn. Na pewno nie chcę mieć zbrojowni w pobliżu więźniów, to jest pewne. Gdzie ja mogę psiarnię w takim razie walnąć? Tutaj też by mogła być. Psiarnia. Minimalny pokój 5 na 5. Zobaczmy. 5. 5, shit, nie zmieści się nam tutaj psiarnia. Tutaj? 5 na 5. Czy by się zmieściła psiarnia? Jedna. Możemy tutaj zrobić psiarnię. Gdzie by tą psiarnię zrobić? Mamy wielką pralnię. Prawdopodobnie za wielką. Zresztą już kilka osób mi o tym powiedziało, ale tego nie zmienimy na razie. Zresztą myślę, że im więcej więźniów, tym większa pralnia będzie potrzebna, więc to jest coś, co ma szansę być jakby wartościowe do końca istnienia tego więzienia. Gdzie my tutaj mamy dobre miejsce? No chyba musimy obok stołówki walnąć psiarnię, co jest chyba nie higieniczne do końca. Zresztą ja uważam, że psy to najwspanialsze istoty na ziemi, zaraz po ludziach. Chociaż ludzie nie należą do wspaniałych. Nie, przepraszam, cofnijmy to. Psy są najwspanialsze. Dobra, niech będzie tak. Tu będziemy mieli psiarnię. Musimy zbudować budynek.
6 na 6 najlepiej. Napisania. Ogólnie rzecz biorąc, fajnie by było też mi było mieć przejście dalej. Widzę, że w ogóle już tego nie mam. Zauważmy, że tędy by się jeszcze chodziło dalej. Moje więzienie ma jedną wadę, taką powiedziałbym. Źle jest zaplanowane. Z tego względu, że w ogóle tego widzę, że nie potrzebuję. To może zostać usunięte. Bo chyba nie potrzebuję tej bramy. Nie, nie potrzebuję. Z tego względu jest źle zrobione, że no po prostu w tą stronę nie będę za bardzo miał jak się rozwinąć. Będę musiał wybrać miejsce, w którym chcę mieć główny korytarz w tamtą stronę. I myślę, że ten korytarz będzie musiał iść z tej strony. Tutaj już mamy w końcu ten stos cały. Nasz. Dobra, tutaj widzę, że już zbudowali. Musimy mieć izolatki dodatkowe. Okej, ściana z cegły. Nasze izolatki. Okej, obiekty. I tu będą drzwi izolatki. Wow, 500 sztuka. No ładnie. I oczywiście będziemy musieli doprowadzić tam kabel. Możemy stąd to przenieść. Jeden. Który będzie dochodził aż tutaj. Dobra. Nie jest źle. Teraz musimy się zastanowić rzeczywiście nad tą izolatką i zobaczmy, czy nie ma żadnych potrzeb, które są nie ten teges. Nie, wszystko jest na razie ok. Wyrabiamy się. Dobra, zakładając, że tutaj będzie nasz korytarz główny, czyli wiemy, że nie będziemy mogli tej linii nigdy przekroczyć, bo tutaj ma być nasz korytarz. Więc mogę zrobić psiarnię ewentualnie w tym miejscu, co nie jest takim złym pomysłem. Właściwie to może być 6 na 6. No i dobrze pamiętam. I to by była psiarnia nasza. Czy to ma sens z punktu widzenia wyglądu? Powiedzmy, że ma. I wejście do niej byłoby tutaj. Musielibyśmy za... No, dobra. Okej, więc psiarnię mamy. To zaraz ją zaplanujmy. Okej, tutaj będzie miejsce na dodatkowe rzeczy. Potrzebuję wejście, więc tu będzie... obiekty, drzwi dla personelu. Okej, żadnej ucieczki nie było oddane. Świetnie. Okej. I tutaj zostawimy więcej izolatek. Ciach, 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 ciach i ciach. Nie wiem, co prawda tutaj prądu nie dopuszczać, ale już za późno. Okej, zagrożenie wynosi niskie, jest, okej, świetnie. I mamy coraz większy dochód z jakiegoś powodu, niezrozumiałe dla mnie bardziej. Oprócz tego, która jest godzina? Właściwie to jest idealny moment, aby zniszczyć ten tutaj płot. Idealny, lepszego nie będzie. Ktoś tutaj miał. Coś nieładnie. Właściwie wykrywacz metalu by się przydał również tutaj prawdopodobnie. Jak będą wchodzili do swojego skrzydła więziennego. Okej, zaraz im gdzieś to postawimy. Potrzebujemy wykrywacz metalu. Jest. Dwa w dodatku. Że tutaj? Jeden, drugi, dwa tysiaki poszły właśnie. Co mówi trudno. I nam postawili. To co mieli postawić, mam nadzieję. Takie planowanie na razie usunę. Stąd, żeby widzieć to wszystko lepiej. Usuńmy planowanie. Dziękuję. I potrzebujemy tutaj płotu. Ciekawe, że ja o tym istnieje takiego płotku dowiedziałem się dopiero niedawno. Dobra.
Stawiałem płot. Mam nadzieję, stawiałem, świetnie. Więc tej linii nigdy nie będziemy musieli, nie będziemy mogli przekroczyć. Tutaj będziemy mogli postawić coś jeszcze, ale zbrojownia myślę, że powstanie w kompletnie innym miejscu, tylko nie wiem do końca gdzie. A nie wiem, gdzie sam taką zbrojownię zrobić mogę. Bo nie chcę oczywiście, żeby więźniowie mieli dostęp do broni. Nigdy. Więc tam będzie musiało być kilka par drzwi, myślę. Ale dobra. Udało się wam to zrobić, czy jeszcze nie? Są zmęczeni. I tutaj prąd nie dochodzi nam. Okej. Okay. Tutaj to łączymy ze sobą, to powinno zadziałać, mam nadzieję. Jeden jest zakuty tutaj w ogóle, widzę. Dobra, wszystko wygląda ok. Prawdopodobnie przydałoby się też zrezygnować miejsce na klasy do nauki, ale skoro tu będzie mur nasz, to będziemy mieli mniej więcej zawsze miejsce wolne. Czemu to się nigdy nie skończyło robić? Nie za bardzo rozumiem. Że dobrze zaznaczyliśmy to i dalej nie ma zadaszczenia. Coś źle zakazałem? Zaraz się dowiemy. Ogólnie rzecz biorąc, to jest dziura. Jedna wielka. Czy oni tego nie zrobili? Wiecie co? Na wszelki wypadek każę mi to zbudować jeszcze raz. Miłość boską. Come on, panowie. Come on, bez opierdzielania się. Ten gość ledwo zipie w ogóle. Rodziny czekają na wizytę. Cudownie. Odblokujemy sobie monitoring. Być może kamizelkę kulodporną i te wszystkie inne cuda na kiju. Trochę nas to kosztowało, ale trudno. Poszczelajemy. Wreszcie to zrobili, tak? Tak, świetnie. Dobra, teraz to będzie psiarnia. Do psiarni potrzebujemy klatka dla psa. Obiekty. Klatka dla psa. Duże to jest. Raz. Dwa. Ile ich potrzebujemy? Dwóch. Mam dwie klatki dla psa. Teraz to powinno zadziałać. Mam nadzieję. Dzisiaj sobie sprzątają. Mamy tutaj wszystko to, co potrzebowaliśmy do tej pory. Oprócz jednej rzeczy tam brakuje nam. Czyli oczywiście prądu. Właściwie chyba prąd jest. Więc głupoty gadam. Dobra. Myślę, że kryzys zażegnany. Co prawda nie za bardzo mamy pomysł, co robić dalej, no ale to chyba się wyklaruje w naszych głowach z biegiem czasu. Na pewno chcę mieć jeden blok dla więźniów, psychopatów, morderców i gwałcicieli. I chcę mieć cele śmierci. Mimo, że sam nie jestem przeciwny takiej karze, w grze mogę mieć coś takiego. Postawili nam. Widzę, że na odwrót. Wow. Okej, super. Oczywiście, że na odwrót to postawiłem, bo jakże by mogło być inaczej. W ogóle fajnie gro, że łatwo się zorientować, czy coś jest na odwrót, czy nie. Dobra, poczekajmy, aż oni to zbiorą. Oczywiście problemy zawsze na początku są. Nie mamy chyba żadnej dziury. Potrzebujemy również zbrojowni. I tylko, że gdzie ta zbrojownia? Gdzie jest dobre miejsce na zbrojownię? Zastanawiam się, czy nie postawić zbrojowni tutaj po prostu. Na zewnątrz. W tym momencie to jest chyba najbardziej bezpieczne miejsce. I tu byłoby wejście z... stąd do niej. No, to by miało sens. Zobaczmy, jak duża zbrojownia musi być. Transport, co to jest? Exports.
Okej, to jest pomieszczenie jak najwyraźniej. No, nie mam tego budynku. Wow. Warsztat, ochrona, pokój egzekucji zbrojowy, nie. Strażnik zamknięty. What? Czyli w środku musi być strażnik bez przerwy? Czy jak? No, ale skoro to może być jakiejkolwiek wielkości, zaplanujemy budynek tu. Może coś takiego. Trochę to wejście ni w pipę, ni w oko, nie będę kłamał. A wątpię, czy tutaj. A, powinno to działać. No to jest nie za małe, nie za duże. Pokoje. Obiekty. Wejście dla personelu. Ciach. Zobaczymy, co z tego powstanie. Okej, jedna klatka lapsa jest. Postawmy drugą. Mam nadzieję, że już tym razem w dobrym kierunku. Chociaż ciężko stwierdzić, gdzie jest dobry kierunek. Goddammit. Te problemy w tej grze. Dobra, czy to jest w to naszą stronę, czy przeciwną? Wow. Zola bezpieczeństwa, to postawię tutaj i się nie będę tym przejmował. Dobra, mamy psiarnię. Teraz jak zrobić sobie. Jak zrobić strażnika? Jak zrobić sobie strażnika? Żeby się mógł uczyć korzystania z psa. Chyba, że rozmieszczenie. Psiarnia? Nie, tu jest wtedy ktoś przypisany do psiarni. Psie patrole. Strzelne są dwa. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie psiego patrolu tu. I mniej więcej. Być może drugiego tutaj? To byłyby trzy psie patrole. Oczywiście psów tyle nie mamy. Ale to nam nie dało. Nie przypisało żadnego strażnika do psa. Czy my mamy w ogóle psy jakieś? Jak to zrobić? Strażnicy. Czy ja mogę zatrudnić kogoś? Nowego? Personel? Nie. Straż uzbrojona. Treser. Raz, dwa, trzy. Okej, mamy trzech treserów. Okej, to nas kosztowało masę pieniędzy. Masę pieniędzy. Więc myślę, że zwolnimy kilku strażników zwykłych. Ciebie zwolnia. Ciebie zwolnia. Dobra, mam 3 dolary dochodu. Dobra. Czterech więźniów uległo zgonu? Ładnie. Tylko ciekawe, gdzie to się stało? Okej, psy najwyraźniej coś wykrywają. Gdzie nam zagrożenie rośnie? Co się dzieje? Potrzeby. Wow. Rekreacja leży, higiena leży najwyraźniej, ćwiczenia leżą. Okej. Wynosi haj. Pięciu więźniów uległo zgonu? Dwóch rannych mamy. Jeden się leczy. Wow.
I jest odniesiony do skrzydła szpitalnego. Nie, nie jest. Wow, co ci ludzie mają ze sobą? Co mi się tak gnitują? No chyba to muszę zamknąć. Uciekają jak chcą. Rozmawiam z rodzinką, okej. Jakim poprawić nastrój? W ogóle co ty tutaj robisz? Powiesz mi, brachu? Nie powinno ci tu być w ogóle. O, wodę wyciągnął. Super. Ci psi strażnicy się przydają dosyć. Okej, mamy jednego rannego więźnia w izolatce. Cudownie. Okej, to w miarę działa, powiedzmy. Musimy mieć teraz pokój z... Wow. Ten budynek wyszedł śmiesznie. No ale trudno się mówi. Jedno pomieszczenie, które będzie zbroją, no? Regał z bronią, obiekty. Holy shit, tysiak. Okej, regał z bronią. Stół i strażnik zamknięty. Co to jest? Okej, to jest dziwna nazwa tego. I stół. Potrzebujemy mieć. Dobrze, że stół będzie tutaj. Okej. Mam nadzieję, że do tego się nie dostanie. Ten gość korzysta z swojej sali bilardowej. Zobaczmy potrzeby nasze. No dobra, jakby zagrożenie zmalało odrobinę. Myślę, że jeden strażnik na pewno będzie tutaj miał patrol. I wtedy zwolnimy jednego gościa z psem. Okej, i czy teraz będę mógł sobie kupić uzbrojonego? Tak. 350 dziennie. Holy shit. 350 dziennie. Dobra. Personel. Zwolnimy tego gościa. Ile musimy mieć? Dwóch. Holy shit. Nie mogę zatrudnić kolejnego? Why? Bo potrzebuję więcej... Rozumiem, dobra. To logiczne w sumie. Potrzebujemy więcej w takim razie skrzyń i lad. Jak rozumiem? Nope. Czym to nie może być obok? Bro, what the fuck? Regał. I to. Dobra, niech nie będzie obok. Mam nadzieję, że nie pomieszałem zbytnio rozmieszczenia. Widzę, że tutaj w ogóle nie ma patrolu. Okej, tutaj nie ma patrolu dla psa. A mamy dwóch psiarzy. Psie patrole. Powinno zadziałać. Ci teraz są wszyscy tutaj. Może jeden strażnik będzie uzbrojony tu, miał patrol, drugi będzie miał patrol tutaj. Zobaczymy. Więc rozmieszczenie, patrol uzbrojony. Shit. Tutaj będzie jeden uzbrojony. Ok. To powinno zmniejszyć ryzyko. Tego, że będą tam zamieszki, mam nadzieję. I tada. Dobra. Oprócz tego, oczywiście nie chcę, żeby tutaj wchodziła kiedykolwiek inna osoba oprócz personelu. To jest oczywiste. Dobra. I chcę kupić sobie jeszcze jednego strażnika. Ciach. I chcę go przypisać do patrolu.
uzbrojonego, który będzie... Właśnie... Tu. O, piękny shotgun. Dobra, więc to mamy... Tylko dlaczego moje psy nie są rozmieszczone? Powinniśmy mieć dwóch psiarzy i... Mimo to nie są rozmieszczeni z jakiegoś powodu. Psie patrole. Jeden psi patrol. Potrzebujemy drugiego psiego patrolu. Gdzie może drugi psi patrol być? Może drugi będzie... sobie tak chodził. Strasznie bajzel się nam robi tutaj. Okej, czy brakuje nam jednego... O, wow. Czy nam brakuje jednego... członka personelu z psem, czy jak? Czy jak go będziesz przypisałem inteligentnie? I tego nie widzę teraz. Już sam nie wiem. Zwykli strażnicy. Tu nie będzie jeden, okej. Spacerniaku nie będzie jeden. Świetnie. Tu nie będzie jeden, oczywiście. Jest okej, ale co jest z tymi psami? Ile mamy ludzi z psami, personel? Wow, dużo tracimy. Personel. Dwóch, jeden, drugi. Co ten piesek robi? Czy ona jest przypisana do łazienki, czy jak? Okej, chyba dostałem grant już jednak. Czyli jednak się udało. Mamy minus 400 dolców dziennie. Więc myślę, że czas dowalić sobie dodatkowych więźniów. I wiem, że to jest szalony pomysł, ale tak zrobimy. Ogólnie rzecz biorąc, zaczniemy od budowy naszej świetlicy numer 2, która będzie odrobinę mniejsza, ale również dosyć pokaźnych rozmiarów. Okej, obiekty. I tu będzie... Gdzie jest to, czego poszukuję? Duże więzienne drzwi. Ciach. Okej. A później zbudujemy tutaj drugi blok więzienny. Mury. Będzie on odrobinę większy niż to, co mieliśmy do tej pory zrobione. Bo będzie on taki. Nie będzie się składał z żadnych innych rzeczy oprócz celi samych. Jakie to jest długości? 12 metrów. Czy to jest długości 12 metrów? Oczywiście, że nie. Teraz jest. Okej. Okay. I tak. Dowalimy sobie więcej więźniów o średnim statusie zagrożenia. Więc jest to odrobinę szalone. Ale powinno być zabawne. W rozrachunku całkowitym. Później. Jak mi się wydaje. Może to jest okropny pomysł. Może nie. Dobra, zobaczmy, jakie możemy jeszcze mieć granty. To możemy mieć. Powinno się udać. Widzę, że musimy mieć dużo większą ochronę. Ale dojdziemy do tego. Z biegiem czasu. Na razie sobie dowalimy więcej więźniów. Okej, tutaj mamy... Najwyraźniej wszystko okej. Ta patroluje sobie. Właściwie... Te patrole uzbrojonych... Dochodzą do stołówki, świetnie. Okej, więc to jest to. Teraz zrobimy następny budynek. Który będzie odrobinę większy.
I będzie miał wejście tutaj również. Gdzie to mam, gdzie to mam, gdzie ja to mam? Żeby mieć inne drzwi. Ciach. Chyba nasz spacerniak może być odrobinę za mały. Jest taka możliwość. Aha, no i tak, tu będzie pokój i tu będzie oczywiście pokój wspólny. Nie gabinet, nie kostnica, nie warsztat, nie pokój egzekucji, nie kostnica, świetlica. Okej. I tak, zmarnowana przestrzeń. Ale się mi trudno. Okej, i świetlicy. Postawimy im bilard. Tutaj jeden. Tutaj drugi. Trochę ławeczek do ćwiczeń. Jedną, drugą. Jedną, drugą. Mam nadzieję, że będą z tego korzystać. Odrobinę budek telefonicznych, żeby porozmawiać z rodzinką. Trzy nawet. Telewizory. Dwa. I szeroką kanapę. Mam nadzieję, że to zadziała. No nic. I to będzie dla tylko i wyłącznie o średnim zagrożeniu miejsca. Żeby oni nie spędzali tam czasu nigdy. I powinno to zadziałać. Oby to zadziałało. Są na jedzeniu wszyscy? Są na jedzeniu, okej. Okej, oprócz tego chcę, żeby ktoś zaczął pracować na kitchen safety and hygiene. Okej, i zobaczymy, ilu osób przejdzie ten test. Będziemy mogli zatrudnić do kuchni kilka ludków sobie. Podczas gdy oni nam budują blok B, finalny, to już większy ten blok B nie będzie. Nie wiem, czy blok A kiedyś powiększę. Możliwe, tylko że musielibyśmy to przenieść, co jest dosyć nieprawdopodobne, żebyśmy kiedykolwiek zrobili. Ale wydaje mi się, że potrzebujemy tutaj więcej tego. Kondensatorów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, to więzienie się rozrosło do takich rozmiarów, że nigdy, do jakich nigdy nie przypuszczałem, że się rozrośnie. To też jest zabawne. Szybko, bo nam kasa leci jak skurczy byk. Aż tak dużo. Na zdrowie. Aż tak dużo więźniów nie mamy i to jest przejmujące. Dobra, ale zagrożenie jest niskie, więc też nie jest źle pod tym względem. Już się nam kończy budować. Zaraz zaczniemy nasz wielki plan robienia drugiego więzienia, które się najwyraźniej nie skończyło z jakiegoś powodu robić tutaj. Ale myślę, że to będzie następnym razem, jak będziemy grali w Prison Architect. Więc dzięki za oglądanie, ludzie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jest to niesamowicie wciągająca gra. No i jestem ciekawy, jak to więzienie zakończy swój żywot, o ile kiedyś zakończy. Wow, świetlica nam się skończyła robić. Mamy mały problem. Jeszcze zanim zakończymy, to potrzebujemy ścian. Że tak powiem. Zdecydowanie potrzebujemy tej ściany. Ciach. I ciach. Lepiej róbcie te ściany, panowie. Będą mi jaja później. Jestem ciekaw, czy nam prądu wystarczy. Ogólnie dosyć szybko on kasa leci w dół. No bo w każdym razie, dzięki za oglądanie, ludziska. Do następnego razu. Trzymajcie się.